Cześć i witaj w kolejnej muzycznej lekcji. Dzisiaj chcę Ci pokazać, że warto wykorzystywać akordy w przewrotach, ale nie tak typowo, że grają po prostu sobie pozycję zasadniczą, pierwszy przewrót, drugi przewrót. Będziemy sobie łączyć różne akordy w różnych przewrotach. Natomiast jeżeli nie wiesz, czym w ogóle są akordy w przewrotach, to odsyłam Cię do lekcji, w której tłumaczyłam właśnie, w jaki sposób budujemy akordy w przewrotach, jak je grać oraz jak je ćwiczyć. W jaki sposób połączyć różne akordy, pokażę Ci na przykładzie akordów, które występują w utworze Clocks zespołu Coldplay. Jestem przekonana, że kojarzysz ten utwór i bardzo charakterystyczny dla tego utworu akompaniament. Natomiast do tego przejdziemy sobie na samym końcu, a teraz pokażę Ci, jakie akordy dokładnie wykorzystamy. Żebyśmy dobrze poznali te akordy, zagram je w pozycjach zasadniczych. Zaczynamy od akordu Es-dur. W lewej ręce gram po prostu prymę danego akordu. To jest nasz pierwszy akord, kolejny to akord bemol. I ten akord będzie powtarzany dwa razy. I mamy jeszcze trzeci akord, czyli akord Fmol. Tak, mamy trzy akordy, z czego drugi jest powtórzony dwa razy. No i pierwsza rzecz, która tutaj nam się rzuca w oczy, to to, że grając akordy w pozycjach zasadniczych, moja ręka musi wykonywać naprawdę dość duże skoki pomiędzy dźwiękami. Szczerze mówiąc, takie przeskakiwanie pomiędzy akordami dla mojej ręki jest po prostu bardzo niewygodne i pomimo tego, że na samym początku wydaje nam się, że granie akordów w przewrotach jest prostsze z tego względu, że nie musimy myśleć, w jakiej kolejności te dźwięki się układają, to na dłuższą metę przekonasz się, że wykorzystywanie akordów w przewrotach będzie prostsze. No dobra, ale możesz się tutaj spytać, Dominika, ale w jaki sposób łączyć te akordy, dwa różne akordy, tak żeby właśnie one były blisko siebie i wygodne. I tutaj mamy takie dwie zasady. Pierwsza zasada to wykorzystywanie dźwięków wspólnych. Zazwyczaj jest to jeden dźwięk wspólny, mogą być to na przykład również dwa dźwięki wspólne, natomiast to właśnie jest słowo klucz, dźwięk wspólny akordów, dwóch różnych na przykład akordów. Za chwilę zobaczysz, o co chodzi. A druga rzecz to jest zwracanie uwagi na to, żeby ruch naszych palców pomiędzy klawiszami był jak najmniejszy, a więc dobieramy sobie dźwięki w najbliższej odległości. I pokażę Ci, o co w tym chodzi, łącząc dwa pierwsze akordy z naszego utworu, czyli akord Es-dur i akord bemol. Zaczniemy od akordu Es-dur w pozycji zasadniczej. Może być tak właśnie, że wybieramy sobie pozycję zasadniczą, ale kluczowe jest to, że chcemy połączyć ten akord Es-dur z akordem bemol i to już nie w taki sposób, że przeskakujemy, tak? To co robimy? Gramy akord Es-dur w ręce prawej, a na przykład w ręce lewej mogę zagrać akord bemol, też w pozycji zasadniczej. Tak, czyli mamy dźwięki B, des, F. Po co ja sobie to gram? Po to, żeby widzieć, jakie dokładnie dźwięki i jakie klawisze muszę zagrać i przenieść je do ręki prawej. Dobra, spójrz na rękę prawą, gram akord Es-dur, tak? Czyli są to dźwięki S, G, B. Kolejny akord to są dźwięki B, des, F. I teraz ja chcę połączyć te dwa akordy najbliższą drogą, albo wykorzystując dźwięki wspólne. I tutaj po prostu na chłodno podchodzę i patrzę i analizuję. Spójrz na lewą rękę. Pierwszy dźwięk w akordzie bemol to jest oczywiście dźwięk B. I teraz porównuję sobie tą lewą rękę do ręki prawej. Widzę, że akord Es-dur posiada dźwięk B i jest on w moim przypadku tutaj po prostu na górze. Tak? Gram go piątym palcem, a więc jeżeli będę chciała przejść sobie do tego akordu bemol, to wiem, że zostawiam sobie ten palec właśnie na tym dźwięku. O to chodzi. Nie wykonuję żadnego ruchu. Dobra. Kolejnym dźwiękiem jest dźwięk des. No i oczywiście w akordzie Es-dur dźwięku des nie ma. Natomiast spójrz, że mój kciuk, czyli pierwszy palec, gra dźwięk es i jeżeli przesunę się delikatnie w lewo, to wyląduje na dźwięku des. No i super, zobacz jak blisko. Z es na des i jestem. Został nam jeszcze trzeci dźwięk tego akordu bemol, czyli dźwięk F. Tak? No oczywiście w akordzie Es-dur dźwięk F nie występuje, natomiast w akordzie Es-dur, zobacz, w ręce prawej, występuje dźwięk G. A z dźwięku G na dźwięk F wystarczy, że przejdę sobie z trzeciego na drugi palec i jestem na tym dźwięku. Czyli jeszcze raz, zobacz, od początku. Mamy akord Es-dur. W lewej ręce dla pomocy, tak żeby sobie to przeanalizować, gram akord bemol. Tak? I teraz porównujemy. W akordzie bemol mamy dźwięk B, a więc zostawiamy sobie piąty palec na naszym dźwięku B, tak? Potem potrzebujemy dźwięku des, czyli z dźwięku es naszego akordu Es-dur przechodzimy na des
No i potrzebujemy jeszcze dźwięk F. W akordzie Es-dur mieliśmy dźwięk G. Wystarczy, że przejdziemy sobie na dźwięk F. I otrzymaliśmy akord bemol. No dobra, czyli zobacz, jak to ładnie będzie wyglądać, jeżeli połączymy sobie od razu troszkę szybciej teraz te akordy, tak? Mamy akord Es-dur w pozycji zasadniczej i akord bemol. Widzisz, moja dłoń prawie nie wykonuje żadnego ruchu, tak? Piąty palec zostaje na dźwięku B, a tylko przesuwa się tutaj dół, tak? Czyli tak, żebym zagrała dźwięki des i F. No dobra, jeżeli to mamy, no to pojawia się jeszcze pytanie, w jakim przewrocie jest ten akord bemol. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Zauważysz, że podczas gry nie ma czasu nawet na to, żeby analizować, czy ten akord drugi, tak, czy trzeci w kolejności będzie właśnie w pierwszym przewrocie, w drugim, czy w pozycji zasadniczej. Najważniejsze jest to, żeby dźwięki nam się zgadzały, ale jako ciekawostka mogę Ci powiedzieć, że jeżeli gramy akord Es-dur w pozycji zasadniczej i przechodzimy sobie na akord bemol, no to wylądujemy tak naprawdę na akordzie bemol w pierwszym przewrocie, tak, czyli właśnie na tym dźwięku des. Teraz, jeżeli już wiemy, w jaki sposób połączyć dwa akordy, czyli właśnie wykorzystując sobie dźwięk wspólny oraz tą najbliższą drogą, to już tak naprawdę będziesz w stanie stworzyć każde kolejne połączenie dwóch akordów. Dwie proste zasady. Zobaczysz, że jeżeli usiądziesz do swojego instrumentu, przeanalizujesz to, co Ci pokazałam, to okaże się, że nie jest to wcale takie trudne. No dobra, ale po co ja Ci to wszystko mówię? Bo fajnie, no możemy właśnie uniknąć takich skoków większych, tak i połączyć sobie te akordy tą bliższą drogą. Natomiast jest jeszcze pewna różnica i chodzi tutaj o różnicę brzmieniową. Jeżeli połączymy sobie akordy bliższą drogą, to te akordy będą zawsze brzmiały zdecydowanie bardziej spójne, a to pokażę Ci na fragmencie utworu Clocks. I posłuchaj, jak to brzmi w oryginale. Tak to właśnie brzmi w oryginale, natomiast oryginał wykorzystuje akordy w przewrotach. Za chwilę pokażę Ci, jak to zabrzmi, jeżeli zagralibyśmy to tylko w pozycjach zasadniczych. No, zobaczysz, że brzmi to zupełnie inaczej. Posłuchaj. Tak to wygląda w pozycjach zasadniczych. No, mam nadzieję, że słyszysz tą wyraźną różnicę. I teraz właśnie o to chodzi, że jeżeli wykorzystamy sobie te akordy w przewrotach, no to wszystko to brzmi spójnie. Posłuchaj fragmentów oryginalnej wersji, czyli właśnie tej wykorzystującej przewroty. A teraz te same akordy, ale pozycje tylko zasadnicze. Pomijając fakt, że jest to totalnie niewygodne, bo ta ręka znowu sobie musi skakać, jest też różnica taka w słuchu, tak? Słyszymy, że zdecydowanie to brzmi po prostu tak spójniej i ładniej. I właśnie do tego chcemy dążyć w muzyce, żeby wszystko brzmiało pięknie. No to co zrobić, żeby to właśnie brzmiało tak spójnie i ładnie? Wykorzystuj akordy w przewrotach. Teraz przeanalizujmy sobie jeszcze, w jaki sposób tutaj konkretnie w tym utworze te przewroty się układają. Zaczynamy od akordu Es-dur, ale już uwaga w przewrocie. I ten akord jest w pierwszym przewrocie, tak? Czyli dźwięk G mamy w podstawie. I teraz, jeżeli dodamy prosty akompaniament, ten akompaniament wygląda dokładnie w taki sposób, że gramy sobie od góry, po kolei, dwa razy. I za trzecim razem zatrzymujemy się po prostu na środkowym dźwięku, tak? Posłuchaj. Jeszcze raz. Z góry do dołu. I przeskakujemy na kolejny akord. No dobra, ale ten kolejny akord już będzie połączony w jakiś inny sposób. Na spokojnie sobie przeanalizujemy. Mamy akord Es-dur, tak, który musimy połączyć z akordem bemol. My już wiemy, że możemy sobie zagrać ten akord bemol w lewej ręce, tak? I on się składa wtedy z dźwięków B, D, F. No to patrzę na moją rękę prawą. Zobacz, że teraz B, tak, dźwięk B, jest grany przez mój drugi palec. A więc oczywiście tego palca już po prostu nie ruszam. Zostaje mi jeszcze do zagrania dźwięk des, czyli trzecim palcem, zobacz, z czwartego na trzeci po prostu przejdę sobie. No i jeszcze mamy dźwięk F w naszym akordzie bemol, a więc mój kciuk przejdzie sobie po prostu na dźwięk F. No i wylądowaliśmy na kolejnym akordzie i jest to oczywiście akord w
przewrocie, tak? Jest to dokładnie drugi przewrót tego akordu. Czyli zaczynamy od akordu Es-dur. Przechodzimy na akord bemol. Ten akord powtarzamy w tym utworze, więc gram to samo. No i został nam jeszcze na sam koniec akord F-mol, który musimy jakoś połączyć. I teraz zobacz, mamy akord bemol w tej pozycji, czyli w drugim przewrocie, a akord F-mol możemy sobie zagrać znowu w ręce lewej. On się składa z dźwięków F, A, C. No i znowu porównujemy. Zaczynamy od dźwięku F. Zobacz, że dźwięk F jest u mnie na samym dole, czyli gram go kciukiem, nic tutaj nie ruszam, zostawiam. W akordzie F-mol mamy kolejno dźwięk As, a więc z dźwięku B przejdę sobie na dźwięk As i z dźwięku Des muszę przejść sobie po prostu jeszcze na dźwięk C, tak? No bo w akordzie F-mol mamy dźwięk C. No i teraz spójrz, że to jest dokładnie to samo, co zagrałam w lewej ręce, a w lewej ręce zagrałam w pozycji zasadniczej akord F-mol, a więc skończyliśmy tą naszą sekwencję akordów właśnie w pozycji zasadniczej. Nie ma to większego znaczenia, czy jest to właśnie pozycja zasadnicza, pierwszy, drugi przewrót. Chodzi o to, żeby stale łączyć akordy najbliższą drogą. No i teraz, jeżeli zagramy sobie to w całości, no to zabrzmi to w ten sposób. Mam nadzieję, że te brzmienie przekonało Cię do tego, że warto wykorzystywać przewroty akordów i łączyć te akordy najbliższą drogą, nawet jeżeli na początku wydaje się, że jest to troszkę trudniejsze. Usiądź do swojego instrumentu, spróbuj to przeanalizować, baw się tą muzyką, tworząc piękne dźwięki. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy ta lekcja była dla Ciebie pomocna i czy teraz będziesz jeszcze chętniej wykorzystywać akordy w przewrocie. Pamiętaj, żeby zostawić nam łapkę w górę oraz subskrybować nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!